i dzisiaj postara się walczyć, ale już dowiedział się pług, jak powiedział mi, wczoraj padało tutaj w nocy i wieczorem, a więc tor był ubity bardzo mocno, był zrobiony twardy jak dębowy stół. Padało, ta woda ściekła tutaj do drenaży, została usunięta. Natomiast dzisiaj rano, przed południem, jeszcze tor został leciutko tak ruszony, zbronowany na 1,5 centymetra i później to jeszcze zostało, ten żwirek charakterystyczny dla torów Daugavpils został przez samochody ciężkie jeżdżące, został wbity. Zobaczymy, jak to wpłynie na jazdę Tomka Goloba. Tomasz Golob będzie pierwszy, czy założy go Adams? Ach, Adams, problemy Tomasza Goloba, ale wyciągnie go ten motocykl, tak jest. Wspaniale. Tomasz Golob na prowadzeniu, Adams idzie szerzej. Jaka będzie odpowiedź Tomasza Goloba? Z problemami tam przejeżdżał drugi wiraż, no i spadł. Ale jest cały czas blisko. Ale brakuje, teraz wyrzucony, może tam się odepnie na tym żwirku, nie, jeszcze brakuje chyba tego idealnego dopasowania Tomaszowi Golobowi, bo odniosłem wrażenie, że tutaj od pierwszych metrów tego wyścigu brakowało tego błysku w przygotowaniu jego motocykla, ale nie jest źle, podopieczny Tomasza Goloba, Grigori Łaguta za jego plecami, jeżdżą razem w Szwecji w barwach klubu Västervik. Pojechali kiedyś parą fenomenalnie w barażu tegorocznego drużynowego Pucharu Świata. Grigori Łaguta na miejscu trzecim. No a na czwartym miejscu w tym wyścigu dodajmy Nils Christian Iversen, który no z czwartego pola nie zabrał się tutaj do jakiejś głównej akcji, do walki na pierwszym wirażu. Wyścig drugi za nami. Nie będziemy analizowali 27 powtórek. Możemy zapisać, że za 3 punkty przejechał ten wyścig Lee Adams. Dwójka na początek dla Tomasza Goloba. Otwarcie drugiej serii Scott Nichols w kasku czerwonym. Chris Harris, jego kolega z reprezentacji angielskiej. Całkiem poprawnie dzisiaj się pokazali jeden i drugi. Będą groźni. Zobaczymy. Teraz Tomasz Golob na niezbyt fortunnym trzecim polu startowym, no ale można. Kram wygrał, tak? Odczarował to trzecie pole startowe w czwartym wyścigu Andreas Jonsson, a więc może przepuścić Anglików, jeśli będą szybcy ze startu do przodu i przyklejać się do krawężnika. Zobaczymy, jaki będzie plan Tomasza Goloba. Dobry start był. Założy Harrisa. Poszedł strasznie szeroko Tomasz Golob, no ale po tym równaniu toru odbiera teraz prędkości. Oczywiście, mówił o tym Adam Skórnicki, że ten tor jest po polaniu, robi się przyczepny, no ale odnoszę wrażenie, że na pierwszy wyścig po równaniu i po polaniu to Tomasz Golob chyba jednak zdecydował się na zbyt szeroką trajektorię jazdy w pierwszym wirażu. Na prowadzeniu Nikos, drugi Harris, który szuka teraz sposobu, by odebrać tę trójeczkę swojemu koledze. Tomasz Golob blisko teraz Harrisa, poszukującego tutaj jakichś nowych sposobów pokonywania wiraży. Tomasz Golob raczej przy krawężniku, rzuciło teraz Harrisa, tak jest, i nasz zawodnik wychodzi na drugie miejsce. Poszukiwał, no i w końcu wpadł tam pułapkę, którą sam tak naprawdę na siebie zastawił. Drugie zero w tym wyścigu do mety wiezie Bjarne Pedersen, a więc niezbyt fortunne otwarcie zawodów w wykonaniu Duńczyka, ale myślę, że Chris Harris jeszcze z jakimiś problemami z motocyklem zmagał się w tym wyścigu, gdyż jego jazda nie była płynna, tak jakby ten motocykl momentami przerywał. Zobaczymy to. Kask biały, Fredrik Lindgren wygrał ostatni swój wyścig. I kask żółty, niepokonany, Greg Hancock. No proszę Państwa, szykują się olbrzymie emocje. I teraz chce utrzymać palmę niepokonanego Greg Hancock. Zszedł z motocykla, ubija tam nawierzchnię. Znowu kolejna wybrana bardzo blisko płotu. Na tyle tylko, żeby prawe ramię kierownicy się tam zmieściło. Lekko skośnie do osi toru. No ale tam, gdzie będzie chciał wjechać Greg Hancock, miejmy nadzieję, będzie Tomasz Golob zakładający Jasona Krampa. No bo pora zacząć tutaj już w końcu wygrywać. Tomasz Golob pokazał w ubiegłym roku. Hancock w kasku żółtym. Boję się, że on
dysponuje świetnym startem, że on może się założyć na wszystko. No, no dobrze, no zobaczmy, zobaczmy. Kramp, Golob, Lindgren i Hancock spod płotu. I poszli, poszli, został Tomasz Golob w stosunku do Krampa, ale... Hancock został. Nie jest źle, Tomasz Golob przytnie, ach, nie przyciął, nie przyciął i poszedł po zewnętrznej Hancock. Tomasz Golob teraz! Teraz, ale Lindgren to zablokował. Tomasz Golob znów na końcu stawki, nie. Jest przed Hancockiem. Na prowadzeniu Kramp. Napędza się, widać Australijczyk, bardzo daleko. Szprycę teraz Tomek. Od spod motocykla. Dobrze chciał, ale... Ale walczy świetnie. Dobrze, Tomasz Golob chciał na poprzednim wirażu, ale źle wyszło, bo jechał przed nim i dobre kilkanaście metrów jechał Tomasz Golob, hamowany szprycą spod tylnego koła motocykla Lindgrena. Walka o jeden punkt pomiędzy Tomaszem Golobem a Gregiem Hancockiem. Na razie Tomasz Golob trzeci, poczeka teraz jeszcze być może na jakiś błąd Lindgrena, no ale musi się skupić... Jego zmysły dostają rozdwojenia, bo tu goni Lindgrena, a tu broni się przed Hancockiem. No a jak wyjdzie, to zobaczymy. Teraz obejrzał się Tomasz Golob. Chyba już nie zdecyduje się na jakąś desperacką szarżę. Dowiezie ten jeden punkcik. Tak jest. Ależ były emocje, proszę Państwa. Bardzo trudno było zdobyć tu jakiekolwiek punkty i po raz któryś setny Tomasz Golob pokazał wielką klasę i udowodnił, że w każdych warunkach, z każdym przeciwnikiem. Tomasz Golob jest razem ze mną. Tomasz Golob, który zbliża się każdym swoim wyścigiem do wyścigów półfinałowych. Ściskam kciuki mówiąc to, oby nie zapeszyć. Tomek, jest lepiej, mówię o tym początku, pierwszych seriach, niż było w Molili. Czujesz się też lepiej? Oczywiście, że tak. Cieszę się, że nie mam defektu na starcie lub w parkingu. Także to idzie w planie, według planu, natomiast ten jeden bieg teraz ostatni, który pojechałem, jakby nie tak rozegrałem jak chciałem i strasznie śliski tor jest, wyślizgany i jakby nie można jechać tam, gdzie nie wolno jechać. Tak? A kiedy już chciałeś po szerokiej, dostałeś szprychę. Dokładnie, a jak jechałem po szerokiej, także jeszcze ten tor taki jakby się nie ułożył do końca, ta nawierzchnia, ona pływa, traktory tą nawierzchnię zmieniają, ale jest raz przy krawężniku, raz środkiem, raz pod mandą, więc zawodnicy też widzę, nie wiedzą, którędy mają jechać, jak już jadą jakimś tam, powiedzmy, śladem, który regularnie prowadzi, już tym jadą. Także ta nawierzchnia, która została dowieziona na ten tor, jakby ona jest nieregularna i sprawia nam kłopoty małe. Wszyscy zawodnicy tutaj zgodnie podkreślają, że na takim torze jak ten, który zastaliśmy dzisiaj, trzeba być perfekcyjnie, idealnie wręcz spasowanym. Ty czujesz, że ten motocykl jest w perfekcyjnym połączeniu z torem? Nie. Jest tak w połowie. Może trochę więcej jak połowa. Teraz jakby poczuliłem zmiany. Mam nadzieję, że to, co zaadoptowałem, to zda egzamin i jak będzie bardziej płynny w motocykl połkach, nie będzie zrywać przyczepności. Teraz jak wchodzę w zakręty, motocykl nie słucha, nie układa się, zrywa przyczepność, więc z tym bardzo trudno utrzymać się danym torem jazdy. Jeżeli jeszcze poleją wodę, to już jakby tak zwane łyżwy się robią i raczej na łyżwach, a nie na motocyklach. No to wszystkiego dobrego i nie łyżew życzę. Postaram się. Rekord uczestnictwa w wielkich finałach pobił nie tak dawno. 55 wielkich finałów na jego koncie. Do tej pory liderem był Tony Rickardson, miał 52, no ale gdzieś to zatrzymało się na tej cyfrze i raczej już się nie powiększy. I kolejny ważny rekord również w ilości zdobytych punktów total. Długo, długo bardzo wyśrubował ten rekord na cyfrę 1401. Tony Rickardson nie tak dawno pobił go, już Jason Kramp przegonił. Ma 1423. Czyli niejako spycha troszeczkę w cień tego wielkiego szwedzkiego zawodnika. Nie dadzą rady, nie dadzą rady jeszcze przez kilka najbliższych lat. No. Toniego Rickardsona nie da się zepchnąć w cień. Mamy trójkę Polaków pod linią startową. Bardzo ważny wyścig dla wszystkich trzech naszych zawodników. Towarzyszyć im będzie w tym wyścigu Andreas Jonsson, który ma 7 punktów. Będzie bardzo trudno go pokonać. Jonsson na pierwszym, Kastrach na drugim, Holta na trzecim, Golob spod bandy. I właśnie Tomasz Golob założył Holtę. Musi znowu wyjechać bardzo szeroko. Pięknie się tam odepnął. Wspaniale, wspaniale. Tomasz Golob jest w drugim wirażu. Ominął dziury. Wyjedzie. Tomasz Golob na prowadzeniu. Drugi jest Andreas Jonsson. Na trzecie miejsce przeszedł teraz Holta. Zamyka stawkę Krzysztof Karczak. No szkoda, szkoda, bo wydawało się, że te obietnice być może Zenona Karczaka o finale. Holtę, który również walczy o
jeszcze cień szansy na jazdę w finale. Niebezpiecznie zbliżył się Jonsson do Goloba. Szuka AJ swojej szansy. Tomasz Golob niedobrze wjedzie, AJ jeszcze nie wjedzie. Tomasz Golob teraz do kredy, AJ na dużej, czy przytnie, nie, umiejętnie wyjedzie Tomasz Golob, jeszcze jedno okrążenie, już jest naprawdę blisko, aby tylko teraz udało się zablokować akcję Jonssona. Tak jest, i szpryca, dobrze, myślę, że Andreas Jonsson nie obrazi się. Szybki jest Jonsson, trzeba uważać. I jeszcze pójdzie po dłużej Tomasz Golob, ale postawiło Jonssona, tak, dojechał mimo wszystko. Wrażenie, jakby Jonsson nagle miał defekt motocykla, stanął, zmienił się do Holta. Nie. Nie udało się. Absolutnie nie miał defektu, ale musiał tam całkiem zamknąć manetkę, żeby nie wjechać po prostu w tego dmuchanego, w tą bandę dmuchaną, która tutaj jest zainstalowana na stadionie. A więc ostatecznie podajmy kolejność, bo ta bardzo ciekawa. Ostatecznie na ostatnim wirażu wyprzedził Krzysztof Kacprzak Runę Holtę, a więc on ma jeden punkcik. 6, czyli on jest bliżej. To trzeba stwierdzić jasno, że Holta po prostu stracił już szansę na jazdę po finale. Tomasz Golob ponownie. No niestety powód do drugiej rozmowy dał nam tor. Tomek, fantastycznie pełni entuzjazmu kibice. Dość egzotyczny bowiem kraj, ucieczka od tych zachodnich rund, ale tor zbyt chyba niebezpieczny. No niezbyt, jest bardzo niebezpieczny. Troszeczkę taki nie rozumiem tego, co tutaj się dzieje, bo przecież tory powinny być w miarę normalne. Tam, ja rozumiem, może być przyczepny, może być wiele innych rzeczy, ale nie może być tak, że zawodnicy sami walą w płot i jakby po chyba trzecim czy po czwartym razie dopiero jakby został interwencja i zostało to zareagowane. Jest to jakby no... Tor może być do walki, może być trudny, natomiast nie może być niebezpieczny. No. Otwarcie protestowaliście z grupą, sporą grupą zawodników. Tylko czy te dziury da się, mówię w cudzysłowie, naprawić w trakcie zawodu? Na pewno dzisiaj tego nie naprawimy, natomiast dojedziemy to do końca i to taka trochę loteria, bo motocykl można mieć super doregulowany, można mieć wszystko tak zrobione jak zawsze, a być i jechać z tyłu i to chyba nie jest w porządku, albo nieregularny sport, albo nieregularny tor. No to jeszcze troszkę optymistycznie. Twoja sytuacja punktowa dała ci spokój, szczególnie to zwycięstwo biegowe ostatnie chyba. Ja się mobilizuję. Nieprawdą jest, że gdy udzielam wywiady, jakby to mnie dekoncentruje. Taka jest sytuacja nieraz na torze i tory, które są losowane, jakby one przeszkadzają. I w półfinale już jadą wszyscy najlepsi zawodnicy, w związku z tym jeden błąd kończy się tym, że się jedzie z tyłu. Natomiast nie dekoncentruje mnie to i w żaden sposób nie rozstraja. Wręcz przeciwnie, to jest moja praca, wykonuję ją w każdym calu jak najlepiej potrafię, a dzisiaj plan jest bardzo minimum wysoko i mam nadzieję, że to dzisiaj osiągnę. Bardzo, bardzo Ci dziękuję i życzę tego oczywiście. Do zobaczenia. No, Tomasz Golob nie może przyjechać czwarty. Będzie miał 8 punktów. To jest taka naprawdę bardzo pesymistyczna wersja, ale no, nie dopuszczam jej w ogóle do swojej głowy. Nie zrozumiałem do końca toku Twojego rozumowania. Ja szczerze mówiąc myślałem o tym, żeby wygrał ten wyścig, żeby miał 11 punktów. Oby tak było. I oby nastroił się optymistycznie przed półfinałami zwycięstwem z Nicky Pedersenem. Oby tak było. No ale jest Andersen do tego wszystkiego i jest jeszcze Andreas Jonsson. I Łukasz Dryml na polu trzecim w białym kasku Czech. A więc za chwilę zakończymy turniej eliminacyjny. Wyścig numer 20. Szybka maszyna Tomasza Goloba wypchnął Andersena. Co zrobi Niki? Niki podróżuje pod płot. Tam go postawiło. Nie będzie pierwszy. Tomasz Golob świetnie, a więc jest ta wymarzona przez nas trójka. A Dryml blokuje na wejściu w drugi wiraż przeszybkiego na dystansie Nikiego Pedersena. Tomasz Golob pierwszy. Goni go Dryml. Ależ nieoczekiwana. Szanuje Andersen z tyłu, no bo on... Nieoczekiwana sytuacja. Tomasz Golob. Co robi Tomasz Golob? Dryml wyprzedza Goloba. Nie ma... Walczy awans w tym momencie. Ale dwójka. Co daje Drymlowi dwójka? Chyba na razie niewiele. Ale on atakuje.
ale gdyby wygrał, miałby 8. Ależ tutaj nieoczekiwane rozwoje wypadków. Nicky Pedersen jedzie czwarty. Nie było jeszcze w tym roku w Grand Prix takiego scenariusza. Nicky oczywiście nie dojeżdżał, ale po tym jak spadł z motocykla, albo jak defekt go wykluczył we wszystkich wyścigach, w których udało mu się dojechać do mety. Podziwiajmy Tomka. Wspaniała postawa. Punktował Nicky Pedersena, tym razem 0 przywozi na koniec. No, Tomasza Goloba. Super, super ułożyła się ta sytuacja, no bo Nicky miał 11 i 0, a więc dalej zostaje 11, a Tomasz Golob miał 8 plus 3, również 11. I 11 ma Hancock, i 11 ma Kram. I Nicky mimo tego... 6 zawodników z 7 punktami. Nicky mimo wszystko wybiera pierwszy, drugi będzie wybierał... w Tomasz Golob. Popatrzmy na wybór półfinałów. Hancock wybrał w swoim pierwszym półfinale, w tym, w którym pojedzie oczywiście pierwsze pole startowe. Jako drugi prawo ma, by wybrać Tomasz Golob, no i wybiera dwójkę. Pewnie to jest bardzo przemyślana decyzja Goloba. Adamsowi pozostało trzecie pole startowe, kask biały, a Bomber Harris najbliżej płotu, a więc tak wygląda pierwszy półfinał. Nie ma dwóch Brytyjczyków, jest Bjarne Pedersen dzisiaj w półfinałach. Dwa tygodnie się zastanawia, skąd i dlaczego. Tak jest, a teraz już przechodzimy do półfinału. Tomasz Golob. Kask niebieski ma, no, ciężką przeprawę będzie miał. Greg Hancock, tor pierwszy, wiadomo, Jankes błyskawicznie startuje. Pójdzie po kredzie i zobaczymy, jak to się zakończy. Adam Stor trzeci, Chris Harris Stor czwarty. Znowu zaciśnięte kciuki mocno, bo Tomasz Golob wjeżdża do wielkiego finału. Zamknął Hancocka! Tak jest, Tomasz Golob, ale to wymyśli Jankes. Jankes idzie po kredzie, a Tomasz Golob wypuszcza teraz swoją maszynę. Teraz przesunął się do przodu, oczywiście na tych dziurach, na drugim wirażu. Trzeba przypilnować wszystkiego. Ach, obejrzał się teraz, na pewno poczuł się silny. Zobaczył, że jest 4,5 metra przed Hancockiem, a więc jest dobrze. Znowu skontrolował ten dystans. Hancock na drugim miejscu. Adamsa raczej nie zobaczymy. A Harrisa, jedynego Brytyjczyka, raczej też nie zobaczymy. Tomasz Golob, bardzo ważne, jeśli tak dojedzie. Bardzo istotne to zwycięstwo, bo będzie wybierał jako pierwszy lub drugi przed wielkim finałem, a to mu da spory handicap, bo albo pierwsze, albo drugie pole startowe, a wiemy, że oba mu pasują. Oni są już na ostatnim okrążeniu. Patrzy, jak daleko jest. Nie może. Nie może Hancock tutaj nawiązać rywalizacji. Tomasz Golob. Polskie flagi w górze. Golob pierwszy na mecie. Zameldował się w pierwszym wyścigu półfinałowym. Drugi Hancock. Trzeci. Harris. No właśnie, kto trzeci? Harris i czwarty. I Adam. No właśnie, ale poczekajmy jeszcze na potwierdzenie tych rezultatów, bo my skupieni na rywalizacji Tomasza Goloba na czele... Nicky Pedersen pierwsze, Tomasz Golob drugie. No to było do przewidzenia. Teraz Greg Hancock pewnie wybierze trójkę. Tak też robi, chociaż poczarował jeszcze, że być może to będzie żółty kask. No i Jason Crump oczywiście, uśmiech od ucha do ucha. No bo co też ma zrobić, skoro została mu czwórka, ale już widzieliśmy takie zawody, że na takich torach też zawodnik z czwartego miejsca oczywiście nie był na straconej pozycji. No Pedersen. Jeden, no Nicky wystartuje szybko i co zrobi? Co zrobi Tomek? Właśnie to zastanawiam się nad tym. Będzie próbował na pewno wywieźć Tomka. Może błyskawiczna przycinka i pójść się po kredzie z wyjścia. Pójdzie po kredzie, czy on troszeczkę poszerzy. Nie pójdzie po kredzie moim zdaniem, ale no zobaczymy. Będę spodziewał się i Golowa, i Krampa po zewnętrznej, chociaż Kramp startuje z czwartego toru i to wydaje się mało prawdopodobne. No. Jest jeszcze Hancock. Bestia, jeśli chodzi o Krampa, czuję, że będzie musiał przejechać cały wiraż po orbicie, bo nie będzie tu dla niego miejsca, bo tam jeszcze będzie próbował włączyć się Hancock, ale teraz już koniec rewagacji. Nicky, Golob, Hancock i Kramp. Tomasz Golob zakłada, nie, wypnął Nicky. Co zrobi ta orbita? Tomasz Golob.
Golob musiał tam skontrolować motor. Kram wyjeżdża na pierwsze miejsce. Tomasz Golob nie miał gdzie tam wjechać, bo zjechali się Niki z Hancockiem. Ach, wydawało się, że może być fenomenalnie. Ale Tomasz Golob rozpoczyna teraz swoje karty. Wyprzedził Hancocka na chwilę, musi dojechać do nasypanego. Znowu się zjechali Duńczyk z Amerykaninem. Ale on tu jeszcze coś wymyśli. On na razie jest trzeci. Na razie wiezie podium. Teraz do kredy. Nie, na razie szybszy Niki Pedersen. Na Kramp, a ten Kramp, który myślał, chodził tam, dumał, zastanawiał się z tatą, co zrobić. Świetnie wykorzystał zamieszanie na pierwszym wirażu. No ale Tomasz Golob, czy będzie jeszcze jakaś szarża? Ma niewiele ponad jedno okrążenie. Chyba jednak Kramp. Co jeszcze może zrobić w tym wyścigu Niki? Chyba trudno liczyć na jakieś potknięcie Duńczyka. On dowiezie swoje 4 punkty, a zwycięży w tym Grand Prix Jason Kramp. Tak też się stało. Tomasz Golob na miejscu trzecim. Szuka teraz wzrokiem Tomasza Goloba Niki Pedersen. Czwarty, dodajmy. Czy on chce mu coś powiedzieć, czy tylko podziękować? No właśnie. Chyba chce mu coś powiedzieć. To takie... Tomasz w ogóle nie wdaje się w tą dyskusję i bardzo dobrze. To stało się tak, jak stało i duża niespodzianka, wielka radość Jasona Krampa, wspaniała postawa, zbliża się do Nikiego Pedersena. Jestem bardzo szczęśliwy. To było, mieliśmy dobry start razem z Niki. Niki na szczęście pojechał w lewo, a nie prosto. Później rozpędzałem mój motocykl jak mogłem i jestem szczęśliwy z tego trzeciego. Szczęśliwym zawodnikiem najbardziej, któremu teraz serdecznie gratuluję, jest Jason Kramp, który źle wystartował, a wygrał finał. Uśmiechnięty Tomasz, on cały dzień... Następne Grand Prix jest u mnie w domu w Bydgoszczy. No i może będzie powtórka tego rezultatu. Is my track. Wyjaśnił sprawę. Powiedział zdecydowanie to mój tor. 40 to nie, bo to jest... parami. W najbliższym tygodniu zdaje się Andreas Jonsson też będzie obchodził urodziny. Proszę, ręcznik poszedł w ruch. Bo sponsorzy... Brawo. Liczna grupa polskich kibiców, wszyscy uradowani. Wielki triumf, wielki występ Tomasza Goloba. No i teraz już się emocjonuje tym, co się będzie działo w Bydgoszczy. Był rok temu trzeci, jest ciągle trzeci. Myślę, że nic by się nie stało, gdyby zawsze w każdym Grand Prix przyjeżdżał trzeci. Niki tak robi w tym sezonie, prawie każde zawody kończy na trzecim miejscu. I ma 16 punktów ciągle przewagi nad Jasonem Krampem. Ciekawie będzie, ciekawe rozstrzygnięcia w tej walce na szpicy, jak my to określamy, zapadną w Bydgoszczy. Kto za plecami? Prawdopodobnie Tomasza Goloba straci najmniej. Jak to się wszystko... I czy Henko... zdoła uciec naszemu zawodnikowi. Jak to jest? 98 Tomasz, 102, aczkolwiek w dalszym ciągu nie jestem pewien, czy te różnice punktowe, które zobaczyliśmy na ekranie, są właściwe. Czy jest to improwizacja tutaj naszego angielskiego przyjaciela? Statystyka, tak jest. Także musimy to spokojnie jeszcze wszystko za chwilę policzyć. Jason Kramp. Wielki triumf Australijczyka. Jason Kramp w tym sezonie na najwyższym stopniu podium dla Jasona Krampa, bijącego wszelkie rekordy, to 18. zwycięstwo w jego karierze w Grand Prix. Za chwilę i w tej statystyce przegoni Rickardsona, bo Rickardson wygrał 20 finałów. Tomasz Golob jest czwarty, to wiemy, 98 punktów, a 102, próbujemy to wszystko potwierdzić, ma Greg Hancock, a będący za plecami Tomasza piąty Andersen ma punktów 91, a więc traci... Ekscytująca walka. Traci 7 oczek. Andersen stracił dzisiaj najwięcej, to największy przegrany dzisiejszego turnieju. Trudno powiedzieć się jednoznacznie, kto najwięcej wygrał, ale... chyba ten zawodnik, którego oglądamy. Najwięcej wyścigów wygrał Jason Kramp. Ciekawa impreza. No i... za rok widzimy się, czy spotykamy się ponownie. Z pewnością. Oni robią zdjęcia, a Jason w tym czasie się odwraca. Podsumowanie teraz w telegraficznym skrócie zawodów. Proszę, co tutaj się działo przed zawodami?
i to lotnictwo, oni naprawdę bardzo blisko siebie latali, ale dodajmy, nikt nie stał na skrzydłach tych samolotów. Kończy się dzisiejsza transmisja z Łotwy, z Daugavpils. Jason Kramp, Nicky Pedersen, Tomasz Golob. Tak wyglądało podium dzisiejszej imprezy. Tak zadowolony był kiedyś Scott Nichols, a później nie wjechał do wielkiego finału. Dzisiejsze zawody komentowali dla Państwa z Łotwy Paweł Ruszkiewicz, Piotr Olkowicz. Dziękujemy bardzo Państwu za uwagę. Życzymy spokojnego wieczoru i mówimy do usłyszenia. Do usłyszenia.